kiedy wsiadam do samochodu, włączam silnik i jadę, to wiem, że mój samochód zawsze zrobi to, co mu każe robić. Chcę, żeby skręcił w prawo, albo się zatrzymał, bo coś jedzie, to się zatrzyma. Chcę, żeby ruszył, to rusza. W życiu niestety nie zawsze tak jest. W życiu często musimy robić coś, nie wiedząc do końca, czy to się uda. Nie wiedząc do końca, czy jak coś zrobię, to nie popełnię błędu. Wiele, wiele lat temu Thomas Edison założył fabrykę wynalazków Menlo Park, w której dokładnie tak jak w fabryce stworzono sobie proces dochodzenia do właściwych rozwiązań. Między innymi pracowano tam nad żarówką elektryczną, znaczy koncepcja żarówki już była znana bardzo dobrze, ale ciągle nie znano materiału, z którego można by zrobić włókno żarowe w tej żarówce, tak żeby się paliło przez wiele, wiele godzin. W końcu udało się to zrobić, powstała żarówka z włóknem wolframowym, która potem była używana przez kilkadziesiąt lat, dopóki Unia Europejska tego nie zakazała. W każdym razie, kiedy już tą żarówkę wolframową opracowano, ktoś zapytał Edisona, jakiś dziennikarz, ile prób trzeba było wykonać, żeby udało się dobrać odpowiedni materiał. I on powiedział, no u mnie w tym Menlo Parku wykonaliśmy takich prób około 10 tysięcy, zanim udało się trafić na właściwy materiał. A dziennikarz mówi na to, 10 tysięcy? To niesamowite. Jak pan nie zwątpił w to? Jak to jest możliwe, że wyście tyle razy próbowali i się nie poddaliście? A on mówi, to proste. Myśmy nie popełnili 10 tysięcy błędów. Myśmy wynaleźli 10 tysięcy sposobów na to, żeby zrobić żarówkę, która nie działa. Aż w końcu zrobiliśmy taką, która działa. Większość ludzi, większość z nas jest produktem systemu edukacji, w którym popełnianie błędów uważane jest za błąd, uważane jest za grzech. Jeżeli dziecko wraca do domu ze świadectwem, na którym są same szóstki i jedna pała, wiadomo, o którym przedmiocie będą rodzice rozmawiali z tym dzieckiem w pierwszej kolejności, o którym najdłużej. Najczęściej tak jest. Szkoła wytresowała nas, że popełnianie błędów jest niewłaściwe. Tymczasem popełnianie błędów jest nieuniknionym, nieuchronnym elementem dokonywania postępu. Bez błędów nie ma postępu, chyba że akurat trafimy los na loterii, ale to się bardzo rzadko zdarza. Dlatego nie bój się popełniać błędów. Nie martw się, kiedy błąd popełnisz. Znaczy, czasem są konsekwencje, no, które może być trudno przełknąć. To wiadomo, ale takie jest życie. Nie da się iść do przodu, nie popełniając błędów, bo bardzo rzadko masz stuprocentową pewność, jak się coś potoczy. A gdybyś miał czy miała taką pewność na co dzień w życiu, to życie stałoby się strasznie nudne. Dlatego odtąd, kiedy będziesz czuć jakąś tremę, jakąś niepewność, tak jak ja teraz przed wjechaniem na to rondo, to powiedz sobie, ja mogę popełnić błąd, bo ja po prostu eksperymentuję i potraktuj siebie i swoje życie, to co robisz, jak laboratorium. Jeżeli w laboratorium ktoś robi eksperyment, tak jak ja teraz ze zmianą pasa, no to zakłada z góry, że może się ten eksperyment nie udać, inaczej nie byłby eksperymentem. Dlatego się nie stresuje, kiedy mu to nie wyjdzie. No trudno, nie wyszło, czyli trzeba spróbować inaczej. Dokładnie tak możesz w swoim życiu podejść do błędów. Każdy błąd to jest krok na drodze do sukcesu. Powodzenia.